Cieszę się, że kolejny raz Wielkopolska Wieś zaprasza. Organizowana jest w Gołaszynie, w pięknej gminie Bojanowo, w której zawsze świeci dla Państwa słońce. Po raz ósmy mamy już edycję Wielkopolska Wieś zaprasza, a idea jest taka, aby promować dorobek kulturowy tego rejonu. Tutaj współpracujemy bardzo ładnie ze starostwami, z gminami, z włodarzami gmin i efektem tego jest właśnie, są właśnie te targi Wielkopolska Wieś zaprasza. Województwo wielkopolskie jest tym województwem, gdzie tych kół gospodyń wiejskich jest najwięcej zarejestrowanych. I to powoduje, że te koła jako te nośniki dobrego rozwoju mają możliwość pokazania się tutaj, pokazania tego swojego dorobku kulturowego. Wydaje mi się, że to też się przekłada na promocję, jestem pewna, na promocję regionu, więc bardzo ważne jest to, aby wszyscy włodarze gmin i powiatów wespół w zespół z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego współpracowali, bo efekt mamy wspólny. Podczas tej imprezy organizowane są trzy konkursy. Pierwszy konkurs to jest taki dorobek, prezentacja dorobku kulturowego kół gospodyń wiejskich. Startują w tym konkursie 16 kół gospodyń z terenu tych czterech powiatów i pozostałe dwa konkursy już indywidualne. Konkurs na najpiękniejszy fartuszek wielkopolskiej gospodyni i drugi konkurs na strojik darów natury, jesiennych darów natury.